Co rozmawiać? Bierze udział w wyścigach. Ludzi na oko. Troszeczkę może znany państwu. Bo to potem ja tego nie umiem połączyć. Miejscowości. Przed państwem zawodnik, który brał już udział w różnych wyścigach na całym świecie. No, ale teraz pyń mógł się zamówić. Bez kuku. Przywitajmy go brawami również. No i brawami zachęcamy go do wyścigu. Tak wyglądają wyścigi. Zawodnik ma specjalny strój, inaczej konik jest ubrany, inaczej to na siodełko. Myślę, że brawa pomogą mu. Dobrze, następna z dyscyplin to zapraszamy teraz następnego zawodnika. Zaprezentuję państwu następną dyscyplinę. Nie wiem, która bardziej jest niebezpieczna. Będą skoki przez przeszkody. Damy zawodnikowi chwilę, żeby zapoznał się z przeszkodami. Zachęcimy brawami do naszego kolegi. Spróbuję pokonać tą przeszkodę. W tej chwili rozgrzewa konia. Przed państwem Paweł. Oj, nie udało się. Damy mu jeszcze jedną szansę. Zachęcimy go brawami. Paweł. Myślę, że było blisko. Masz to nagrane? Przeszkoda cała. Paweł też. Paweł, spróbujesz jeszcze raz?
Brawa! Siadaj. To szkoda, odbudowana Paweł, gotowy? Spróbujemy jeszcze raz. No do pionu chyba, no? Co? Za ten ziomek sobie nie słyszała. Paweł, jeszcze raz? Pado. To była Yamaha. To znajesz, nie? Mam pierwszy. Co? Z drugiej strony. Udało się. Pawłu podziękujemy. Dla Państwa. Przygotowaliśmy jeszcze jeden krótki pokaz. Pokazaliśmy konia. Ujeżdżamy go. Wyścig. Skokowego. Zaprzęgowego. A mi bara jakby spóźni. Aś mi dupnął z bara celu. Ona się woła? Na zdrowie. Na zdrowie. Nie wiem. Przed Państwem Darek. Tak. Ja nie przebieram. No. Biegu, to się źle zdecydowało. Zapraszam teraz wszystkie konie na środek. Ile przetrwa? Coś po...